What the fuck? No ale co to jest? Siemanko mordeczki, ja jestem Blow, wrazony jest mój kolega Kacper. Siemaneczko. I dzisiaj nagramy film, którego bardzo się boję, a będzie What's in the Box Challenge. Ten challenge nagrywał z tego co widziałem Kalu na polskim YouTubie, ale za granicą bardzo dużo osób to nagrywało, więc dzisiaj to robimy. Narina jest razem z nami. Witaj się, Narina. Cześć. No i Narina jest tutaj po to, ponieważ przygotowała dla nas pięć... Czego, co? Pięć rzeczy? No tak, powiedzmy. Ale to są złe rzeczy? No to okej. Zorganizowała pięć rzeczy, które wrzuci do tej paczki, a my musimy po dotyku odgadnąć, co to konkretnie jest. Także już się boję. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli będziecie chcieli więcej tego. Ile mają dać? 150. Tak, zesrałeś jeszcze. 50 tysięcy i nagrywamy kolejny odcinek. I subujcie, gdzieś tu. A teraz lecimy z odgadywaniem. A jeszcze informacja, której nie wspomnieliśmy, a mianowicie osoba, która przegrywa, ta robi challenge, także zobaczymy, czekajcie. Czyli Karol przegra. A challenge będzie niespodzianką. Dawaj. Otwierajcie. Ble. Ble, naprawdę otwierasz rzecz, już możemy ble. Otworzyć? Podobnież ble, wy wiecie, my nie wiemy, ale poczujemy. Mięso. Tatar jakiś. No jakaś wołowina. Tak? Stek. Nie, nie stek, bo mi to... Mięso mielone. No, mięso no, mielone. Tak. Mi to jest ble. Będziesz miał na kotlety, Karol, dzisiaj. No nie wiem, takie wymacane po wszystkich to. Już zamyka? Tak. Ej, no bo jest. Cio. Dobra. Już? No. To jeszcze to jest coś, czego mamy się bać, czy nie? Uwaga! I... Kurczak! Co tu jest? Nie, to jest ten. Ja zawsze to chciałem kurczak, mieć. Kurczak! Kurczak, który... Kurczak! No mówię, ten kurczak tak... Tak? Kurczak, owszem. No ta zabawka dla pieska. No, czy zgadliśmy? To ten, co tak w marketach się tak myślałem, że on jest żółty, taki żółty, nie? Ja. Jak w tych filmikach. Słyszałem. Dobra, możecie otworzyć oczy. Mogę wkładać? Tak. Bo ja chcę tak... Możecie naciskać. Ej, to jest balon. No to jest balon. No, no. Balon. Możecie mocno ścisnąć. A on ma coś w środku? No co? Co to jest? Co ty tam zrobiłaś? Jesteś nienormalem, że to jest normalny balon, ona nie może balona na i mówi, możecie ścisgać. Ściśnijcie. No bo balony pękają, chciałeś się go pęki. Już się boję, co to będzie. Czy to jest coś ruszającego cię? Nie? Nie, absolutnie. Zauważyłeś jakby to... Dobra, możecie wkładać ręce. Co to jest? Gdzie to jest? To twoje enka, stary. O, chomik! Chomiczek! Kupiłaś mi chomika? Tak. Łooo, jak ja w ogóle nie widziałam. Marianek! Ale chomik słodki. To będzie twój Marianek. Narina to jest powalona. Mam chomika i spokojnie będę o niego się troszczył, to nie jest tylko przedmiot, zwierzątko do filmu. Będzie ze mną mu dobrze. Zawsze miałam chomiki, trzy nawet, więc czwarty. Powitajcie Mariana. Mariano Italiano. Już? No. Tak szybko? No postawiłam. Okej. Okay. Ale to ty pierwszy, a drugi? No. Co to? Dobra, teraz ja, zabierz. Nie patrzę może na ręce na razie. Wow! Co to jest? Wow! What the fuck? Co to? Fuck? O fuj, jak możecie tego dotykać? No ale co to jest? No się zgadzam. To jakiś majonez? Majonez. Śmietana. Śmietana w jakimś tym. Co to? Jakiś papierek jest. Tak, śmietana w papierku. Śmietana w... Co jak nie? To jest... mydło. Co to jest? Czemu ty się śmiejesz? Co to jest? Ej, to jest do jedzenia? Nie tak durnie macając to. Ale co to jest? No co się śmiejesz? Poddajecie się? No, to jest do jedzenia? Właśnie. Zależy, która część. W sensie, no nie, no normalnie śmieje kubki dzieciaka. W piórce. O nie, ty! Coś, ty to nie jest kubka. To jest Nutella w piórce. Co to jest? To jest pewien ciemny produkt. Kupa niemowlaka? Ciemny produkt w pieluszce, no czy ty mi się zjawiają takie rzeczy w pieluszkach? Ej, ty... Trochę to rozsmarowaliście. Mogę zobaczyć co? Co ty zrobiłaś? Lody! Nie, to jest kremek taki czekolady. Fuj, w ogóle patrz jak to wygląda. Idę umyć ręce. Więc teraz rzecz kolejna, Narina mi nam kazała zmienić paczkę, ponieważ niby nas ubrudzi coś tam i w ogóle to jest to, co może nam zrobić krzywdę? Znaczy no, to wy możecie sobie tym zrobić krzywdę, a on samo z siebie wam nie zrobi. Dobra, poczekaj. Dobra.
Zamykamy oczy. Mamy zamknięte ruch. Jestem gotowy. Dobra, trzymajcie zamknięte, powiem wam kiedy. What? Co to? Czy? Możemy otwierać? Możecie macać, tylko... Otwieram oczy. Ostrożnie. Nie ściśnijcie za mocno rąk. Ziemia? Jest ziemia. A coś jeszcze będzie? Kupą psa? No i co w tej ziemi? No ja macam i nie czuję. O co chodzi z tą ziemią? Kacper, jaki odważny. Co ja to przy sobie? O, coś, coś, coś tu jest? No jest. Ziemia dalej. I no gdzie to? Pomoże wam się nie zrobić krzywdy, dlatego... O nie! Musisz sam to znaleźć, ale musisz ściskać mocno. I wtedy wyczujesz, jak ściśniesz mocno, to poczujesz co to jest. To nie za mocno. Ja ale raczej to ci nie przebije ręki, no. To małą dziurkę może zrobić. Ja już znalazłem jedno i zgubiłem. No tego jest cały worek. To... Co? Pineski kurde tam nawrzucałaś do tej ziemi? Serio? Tak. Naprawdę? Naprawdę, ale nie. To są takie malutkie. Żartuję. Naprawdę, bo ja czułem. Już miałem w ręce. Ale ziemi nie rozsypywałem. Nie, co tu jest? No gdzie te... Co? Patrz, ile ich jest! Norina! Norina! Takie małe! O! Norina! Co jest? What the fuck? To takie małe! Dobra, mordeczki, bardzo dziękuję za oglądanie. Dzięki, Narina, chodź. Dzięki, Narina, za pomoc. Bez ciebie nie byłoby tego odcinka. Ale nie, nie wiem, czy miałeś te pomysły. No, także dzięki bardzo, a teraz czas na challenge, bo był remis, więc... Sorry za cały nieład tam z tyłu, zaraz to posprzątamy, ale dzisiaj mam coś takiego, w ogóle to było tak zapakowane, a mianowicie najostrzejsze cukierki, ghost pepper candy. Jesteś gotów? Boję się trochę, ale... Przypominam... Daj pomóc. Tak dziwnie. To jakaś chemia jest. To, no bez kitu, pokaż to jeszcze. Dobra, bierę. Wygląda to tak i ma drobinki tej chyba papryki i ghost pepper. Dawaj po dwa od razu. Nie! Dawaj nie. Po dwa! Po trzy! Po trzy! Po trzy! Narina podbiła, po trzy jemy. Dobra, ja mam trzy. Trzy. A to zostawię sobie. A ten dla Nariny będzie. O, o. Podziękuję. Masz? No. Dobra. To jazda. Trzy. Cztery. Znaczy... Macie trzy żelki. Powiem wam tak, zwykły cukierek, są który... słodkie, ale, ale czuć, czuć ostrość. Ludzie, ludzie. Było trzy brać? Zaczyna się robić ostro trochę. O fuck, jesteś głupi. Ale w gardło drapie, tak jestem. W język spoko, ale w gardło. A to jest fajne, bo to jest takie słodziutkie jak cukierek, tak? Nie? Ale w gardło... I... No pokryć. Oh, i po zębie. Dobrze, to jest bardzo. Serio? Nie, nie zauważyłem. Nie spodziewałem się. No także cukierków ghost pepper candy nie polecamy, ale jako challenge spoko. Uuu, to jest jeszcze ostrzejsze, jak przygryzłem. No tak. No tak. Skończ to. Dobra, więc kończymy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja się bardzo dobrze bawiłem, także zostawiajcie kciuki w górę. I dzisiaj z kolejną edycją. Kolejnym odcinkiem. Zobaczymy, co Narina dla nas wynajdzie. No, także wielkie dzięki i trzymajcie się. I zapraszam do Kacpra. Gdzieś tu albo tu w opisie. Wbijajcie. No, trzymajcie się. Siemaneczko.